Szanowni Państwo, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, by uczcić trzy ważne osoby, by odsłonić tablice im poświęcone. Zanim odsłonimy kolejną tablicę, wcześniej będziemy chcieli Państwu zaprezentować znamienitą postać. Drodzy Państwo, pozwólcie, że zaproszę panią dr Barbarę Dąbrowską z Opola Lubelskiego, wieloletnią działaczkę w dziedzinie stowarzyszeń szerzenia wiedzy o żywieniu optymalnym, pana doktora Jana Kwaśniewskiego, znakomitą lekarkę i wspaniałego człowieka. Proszę, by zabrała pani głos. Witam bardzo serdecznie. Ja tak jako praktyk nie przygotowałam żadnego referatu, tylko to, co robię w swojej pracy i robiłam. Ja skończyłam medycynę w 75 roku i miałam jeszcze to szczęście, że byli profesorowie, którzy pochodzili z Wilna jeszcze i uratowali się również z Lwowa i oni uczyli nas prawdziwej medycyny. Ale jak weszła Big Pharma na nasz teren, to już od 5 roku życia ja tylko się uczyłam rozwiązywać testy wielokrotnego wyboru. Także zaczęto nas programować, żebyśmy nie myśleli, tylko wykonywali te procedury. Nieważne, czy procedura zabije, ale jeśli lekarz działa według procedur, no to nikt mu niczego nie zrobi, choćby pacjent zginął. Także w 75 roku zaczęłam pracę na wsi, jako że zawsze mnie ciągnęło na wsi, gdyż tam się urodziłam i wychowałam jako dziecko. I byłam tak strasznie zaprogramowana, że wierzyłam we wszystko, co tam nam przekazywali. Instytut Żywienia i Żywności oczywiście w jednym palcu, Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą i 100 innych towarzystw zawsze miałam to na uwadze, byłam pilną studentką i pilną lekarką i wszystko to wykonywałam, co było zalecone. Ale efektów nie było szczególnych, ja i cała moja rodzina byliśmy chorzy. Mimo że byłam lekarzem ogólnym i rodzinnym, to u 14 przynajmniej specjalistów, ja i moje dzieci byliśmy leczeni. Ale miałam to szczęście, że poznałam doktora Kwaśniewskiego. Gdybym nie usłyszała o nim, że od lekarza, że jest taki lekarz, który ma efekty no, spektakularne wręcz w leczeniu różnych chorób, tylko żywieniem. I gdyby to mi powiedział ktoś, no fryzjerka, kelnerka, to na pewno bym nie uwierzyła, ale że powiedział mi to młody lekarz ze Śląska, jakoś mi to od razu zapadło. A była taka sytuacja, że jestem na konferencji lekarzy rodzinnych w Ustroniu Śląskim, w czwartek tak się zjeżdżamy, tam zawsze ognisko. No i ja siedzę na takim pniaku, jem tylko suchy chleb i popijam piwem, a Adaś mówi tak, co ty Baśka tak o pustym pysku, mówi. Ja mówię, bo ja tłuszczów zwierzęcych nie jem, ja się dobrze odżywiam. Adaś mówi, no ale nie wyglądasz zdrowo, no i zaczęliśmy rozmawiać. No i on mi powiedział wtedy o doktorze Kwaśniewskim, a mówił z taką estymą, z taką naprawdę wdzięcznością o lekarzu tym, że zrozumiałam, że to jest coś ważnego. Zresztą wyglądał bardzo wiarygodnie. W końcu mnie tak podsumował. Mówi, jak będziesz jadła jak krowa, to będziesz ciągle chora i niebawem znajdziesz się w grobie. I po prostu to mi tak otworzyło umysł, że ja natychmiast, słuchajcie, bez żadnych podchodów przeszłam na żywienie optymalne. I pierwsze efekty, no to odporność mi się poprawiła, bo ja chorowałam na wszystkie choroby, które chorowali moi pacjenci. Czyli chorowałam na świnkę w wieku 33 lat, mimo że w dzieciństwie też chorowałam. Także ja bardzo dobrze rozumiałam tych chorych, bo ja też to wszystko przechodziłam. No ale potem, jak już przeszłam na żywienie optymalne, to zaczęłam zupełnie inaczej spostrzegać rzeczywistość. Ja to zrozumiałam, bo to na tym żywieniu po prostu wodór jest naszym paliwem, czyli tłuszcze nasycone. A wodór, to wiadomo jakie paliwo, prawda? To nie jest węgiel, który ledwo tą lokomotywę parową ruszy. Wodór rakietę wyniesie nam w kosmos. Dlatego nasze organizmy, które chodzą na wodorze, po prostu funkcjonują inaczej. Co jeszcze powiedzieć?
Ja ile mam lat? 71 lat skończyłam, ale nigdy w życiu tak dobrze się nie czułam jak teraz, słuchajcie. To jest najlepszy okres w moim życiu. Nie wstydzę się swojego wieku, a jestem wręcz dumna, że jestem sprawna, szczupła i zdrowa. Także no, mam dużą wdzięczność do doktora Kwaśniewskiego. Poznałam go osobiście. Jak mi Adaś powiedział o tym doktorze, to ja zrobiłam wszystko, że znaleźć, do niego dotrzeć. Bo doktor Kwaśniewski nie tylko opracował żywienie optymalne, ale również taką leczenie tak zwanymi prądami selektywnymi. I to wszystko razem funkcjonowało, ale żeby rozumieć, że podstawą naszego zdrowia jest żywienie, zdrowe żywienie. Ja to nawet nie nazywam dieta optymalna, tylko żywienie optymalne, bo to jest po prostu sposób żywienia dla ludzi, no mądrych, tak jak tutaj Zosia propaguje. Ja dopiero się od doktora Kwaśniewskiego dowiedziałam, że z potraw, które się zjada, no mamy te choroby ludzkie, powstają wszystkie choroby ludzkie. A to przecież starożytni wiedzieli, prawda? Ja bym tak gadała i gadała, ale może ja skończę, a potem... A, no jak jeść, wiecie, żeby to zrozumieć, jak jeść, to trzeba wiele, wiele godzin. Ja z doktorem Kwaśniewskim przebywałam, jak on przyjmował pacjentów w Gliwicach, to ja tam na tydzień pojechałam, w hotelu mieszkałam i siedziałam cicho jak myszka pod palmą, mimo że byłam lekarzem, ale to było trudne do zrozumienia, to nie można było się tak nauczyć, bo trzeba było jeszcze uwzględnić różne choroby, nie? Jeśli ktoś jest zdrowy, ale co ja zauważyłam, ktoś młody i zdrowy wcale nie chce żadnej diety, dopiero jak przyjdzie jakaś choroba, jakiś problem, dopiero to się zaczyna interesować tym żywieniem. Ja w swoim środowisku mnie to nazywali uzdrowicielka, nie? Bo miałam efekty, naprawdę były efekty. Nawet jak się wprowadziło niewielkie zmiany w żywieniu, szczególnie dzieci, to były wyleczenia naprawdę istotne. Jeszcze może wrócę do tej pandemii ostatniej, prawda? Bo zauważcie Państwo, co się stało z nami lekarzami. Jak medycyna przeszła na ciemną stronę, no to już wiadomo. Ale jeszcze w historii medycyny nie było świata tak, żeby lekarze przestali leczyć chorych ludzi. Ja po prostu nie wyobrażałam sobie, że coś takiego przyjdzie. Ja prowadziłam niewielki gabinet w Opolu Lubelskim. Teraz już jestem już zaniechałam tej praktyki, bo stwierdziłam, że już za dużo się wyszarpałam, powiem, z energii, żeby pomagać w ten sposób. Tylko ewentualnie, jak ktoś optymalny chce porady, no to w ten sposób działam. Ale już nie wypisuję na konto przemysłu farmaceutycznego żadnych preparatów. Chciałam się tym COVID-em zarazić, słuchajcie. Przyjmowałam pacjentów bez maski żadnej, bez żadnej ochrony. Normalne poczekalnia otwarta, a w poczekalni jak wchodził pacjent, no to wywiesiłam taką czterowiersz, który napisał poeta Cezary Buszman. Więc się zainteresowałam tym poetą. A było to tak, ten czterowiersz miał: nie mogę pierwszej myśli podważyć, choć może kręcę nią na siebie bicz, zaczyna się od maski na twarzy, a potem kaganiec, obroża i smycz. I pacjenci jak wchodzili... Ktoś wchodził tam na tą poczekalnię, od razu to przeczytał, więc to machec zrzucał. Także ja pacjenta badałam bez żadnej maski. Pacjent też musiał to zdjąć, bo jak miał odsłuchać mu płuca, jeśli on miał to szmatę na buzi, no to przepływ powietrza nie był właściwy. Pół roku to trwało, mówię, no już bym się wreszcie zaraziła, to już miała spokój, nie? Nie, nie dało rady. Jakieś tylko w Sylwestra po pół roku badania chorych, jakiś taki ból gardła lekki, katar po 3 dniach przeszedł i w poniedziałek już byłam znowu w pracy. Ja leczyłam swoich pacjentów amantadyną i powiem szczerze, nikt mi z tym problemu nie robił. Lekarze się wszystkiego boją, są tak zastraszeni,
różną, no izby lekarskie wiadomo, trzymają nas zapyski, więc nie dziwię się wcale, że się boją, bo jeśli to jest ich jedyne źródło utrzymania, jeśli mają kredyty, mają rodziny. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że mam niewielką emeryturę, bo tylko 20 lat przepracowałam w tym zawodzie, bo dłużej to pewnie bym nie doczekała tej emerytury, bo jednak jest to zawód, który wymaga bardzo dużo od nas energii, wysiłku i jest taki, no nie możemy się odizolować nawet od pacjenta w domu, nie? Bo jeśli mamy trudny przypadek, to się nie da tak zapomnieć. No wiecie co, a o tym żywieniu jeszcze, tak, co chciałam mówiłaś. Jeśli chodzi o to żywienie, no to doktor Kwaśniewski to idealnie się tu wstrzelił, bo nas uczono na biochemii, no oczywiście biochemia Harpera, to co doktor Kwaśniewski, on też się powołuje na naukowe różne publikacje i tam jest napisane wyraźnie, ile białka, ile tłuszczu, ile węglowodanów, tylko słuchajcie, tam potem są takie komentarze i te komentarze wszystko odwracają do góry nogami. Czyli jeśli, że no tak, ale tłuszcze zwierzęce szkodzą, bo są przyczyną miażdżycy, a wiemy, że tak nie jest. To jest, wszystkie normy, które są w tej chwili zalecane, to są robione pod Big Pharma. Dlatego na przykład, jak ja kończyłam studia, to górny poziom cholesterolu u populacji dorosłej polskiej był 350. Potem ustalono na 200 coś tam, teraz już jest 190. I co zauważyłam, że wszystkie te normy są ustalane w ten sposób, jeśli jest jakiś lek, który obniża ten poziom, no to wtedy już to jest chore. Czyli wysoki poziom cholesterolu to jest choroba, bo mamy na nią statyny. Poziom cukru na czczo, czyli tej glukozy, dawno, jeśli nie, ta Big Pharma tu nie była u nas, bo byśmy, wiadomo, za tej ścianej wschodniej, to był 140, no a teraz jest 90. Poziom kwasu moczowego, który im wyższy, tym bardziej inteligentny człowiek, szczególnie profesorowie słynni uniwersytetów, to oni mieli 12 poziom, a w tej chwili to jest 7 dla mężczyzny, 5 dla kobiety. Także wiele, wiele takich jest normy takie, które są w naszej krwi, są cały czas obniżane. Natomiast normy toksyn w różnych produktach żywnościowych to są, już sięgają w kosmos, w Polsce szczególnie. I pyta mi się znajomy, słuchaj, jest taki program, badanie 40-latka za darmo, nie? To może skorzystam. A on mówi, a co, chory jesteś? Nie, zdrowy jestem. No to po co pójdziesz? Zrobią się chorego, bo będziesz miał 220 cukier, ten cholesterol, to już dostaniesz statynę, będziesz miał 99, a nie 90, to już będzie upośledzenie glikeminaczczo, no i tak dalej. Także tak wygląda sytuacja w tej chwili tej medycyny. No już będziesz do końca życia musiał brać tabletki. Zmierzą ci jeszcze ciśnienie, a ciśnienie też jest obniżane sztucznie, bo norma kiedyś ciśnienia to była związana z wiekiem, a teraz starszy człowiek, co ma lat 90, ma mieć 130. No to przepływ mózgowy tam jest żaden przy 130, więc tam tylko jest Alzheimer, słuchajcie. Także mówię, jak chcesz być chory, to idź, badaj się, nie? Także może ja to proponuję, kupcie sobie książki doktora Kwaśniewskiego. Tam jest żywienie optymalne, taka nie za gruba, druga dieta optymalna. I państwo sobie poczytają, bo tego się nie da powiedzieć o tak, hopciup. A już, jak wiecie, jak się rozgadam, no to już gadam i gadam, bo się tak rozgadałam na Uniwersytecie Trzeciego Wieku u nas w Opolu. Prowadziłam takie szkolenia i, no i tam bardzo dużo było zainteresowania, bo dopiero otwieraliśmy ludziom oczy na te wyniki, na żywienie, teraz również na poziom witaminy D3, bo to jest też ważne. O tym słońcu to nas straszą, że nas zabije i w ogóle raka nam zrobi na skórze. To w ogóle wszelkie bzdury to są, bo im niższy poziom tej witaminy D3, tym mamy gorszą odporność. Kiedyś jak ja zaczynałam pracę, to niemowlak taki na przykład mały, który miał 3 miesiące, to były takie kapsułki, jedna kapsułka zawierała witaminy D3 300 tysięcy. Nie 1000, jak zalecają, nie 500, 300 tysięcy. I sobie myślę, potem nam wybito z głowy już tą witaminę D3, myśmy zapomnieli, lekarze przestali stosować.
Ale sobie myślę, czy mi się coś w głowę zrobiło? 300 tysięcy? No chyba niemożliwe, bo tak straszą. Ale słuchajcie, w archiwum odnalazłem książkę Farmakologię i faktycznie była kapsułeczka, odcinało się ten czubeczek i niemowlakowi do dzioba 300 tysięcy. No nie zabiliśmy go, dopiero wtedy on zdrowiał i był właśnie odporny. Dziękuję Państwu, bo bym tak gadała. Dlatego teraz Twoja kolej na wyjście z inicjatywą. Udostępnij, zasubskrybuj, przekaż, że taki kanał istnieje. Pokazuj wyświetlające się właśnie materiały osobom, na którym Tobie zależy. I pamiętaj, że pozostawiając jakikolwiek znak, że obejrzałeś, dajesz mi świadomość tego, że to są materiały naprawdę warte uwagi, wobec czego będę tworzyć kolejne. Dzięki i do następnego.